Witajcie na kanale Czytamy Razem Książki. Dzisiaj jest niedziela, jak co niedzielę publikuję moje filmy na tym kanale, ale zachęcam Was również do obserwowania mnie na Instagramie. Adres potrzebny do tego, żeby mnie zaobserwować na Instagramie i wszystkie inne linki znajdziecie w opisie na dole pod filmem. I tam Wam zawsze też wrzucam na Instagramie, na Instastories takie bieżące informacje. Wczoraj wrzuciłam dokładnie taką, że film niedzielny nie pojawi się o godzinie 10, jak to się staram co niedzielę robić, tylko trochę później. Jest to związane z moim remontem w mieszkaniu, w takim dosyć spartańskimi warunkami. A propos Sparty, między innymi jakiś tam akcent spartański również będzie się pojawiał w treści mojego filmu, który właśnie teraz nagrywam. O czym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, to będzie taki film pogadankowy związany z tematem, który ostatnio grzeje bardzo mocno w Polsce, mianowicie strajk kobiet, aborcja i takie tajemnicze, mroczne hasło eugenika. Cóż to jest takiego? Jest to tak mocno obarczone negatywną konotacją skojarzeniową, ale dużo osób nie za bardzo wie, o co chodzi, więc pomyślałam sobie, że nagram taki film, a ponieważ jesteśmy na kanale Czytamy Razem Książki, to też pojawi się kilka tytułów, które chciałabym Wam polecić, tytułów książek, i jak wspominałam, wszystkie potrzebne do tego linki znajdziecie w opisie na dole pod filmem. Także jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to zachęcam, żebyście to zrobili. Czekam z utęsknieniem, aż będę miała chociaż te 100 subskrypcji, bo wtedy będę mogła mieć unikatowy własny link na YouTubie, czyli YouTube, ukośnik, Czytamy Razem Książki. Wtedy będę mogła w różnych mediach społecznościowych podawać właśnie Czytamy Razem Książki. Będzie łatwiej odnajdywalny w różnych wyszukiwarkach, w Google'ach. No a teraz tego nie mam, ale cieszę się, że i tak jest dużo subskrypcji. No dużo, bo 50 to jest dużo dla mnie, ponieważ ja tego kanału nigdzie jakoś specjalnie nie reklamuję poza moim Instagramem, a na Instagramie mam dwa profile. Właśnie Czytamy Razem Książki, żebym mogła tam zawsze jakiś link wstawić, ale mój taki główny Instagram to jest RealPrincess, gdyż pod takim nickiem funkcjonuję w mediach społecznościowych, także tam też serdecznie Was zapraszam, polajkujcie, zasubskrybujcie. No dobrze, ale teraz będę przechodzić do meritum, także kto ciekawy, to serdecznie zapraszam do oglądania dalej. Okej, z racji tego, że tak jak wspominałam, jestem w czasie remontu i mam trochę utrudniony dostęp do prądu, to będę się starała ten filmik nagrać jak najszybciej, bo może jeszcze na tym jednym akumulatorku, na którym jest naładowany aparat, uda mi się nagrać jeszcze jeden film na drugi tydzień, bo niestety właśnie nie nagrałam sobie z zapasem, a że miałam właśnie taką trudną sytuację remontową, no to dużo planów mi się posypało nagranie. I ten film oglądacie, owszem, w niedzielę, ale nie o 10, tylko później. No dobrze. Nagrywam ten film 1 listopada, w niedzielę, czyli w Dzień Wszystkich Świętych. Jutro będzie Dzień Zadusznych. Tak? Dobrze tak mówię. To jest bardzo ważny dzień dla Polaków, gdyż my obchodzimy w takiej atmosferze natchnienia, z takim pietyzmem Dzień Wszystkich Świętych i Wszystkich Zmarłych. Rzesze ludzi chodzi na cmentarz, odwiedza groby albo migrują pomiędzy miastami, ponieważ może ktoś wyjechał. W każdym razie cmentarze zawsze są pełne ludzi i jest taki piękny widok rozświetlonych zniczami cmentarzy, jest atmosfera zadumy. Ale w tym roku rząd zdecydował zamknąć cmentarze ze względu na pandemię COVID-19 i właśnie dużo ludzi umiera,
szpitale są przepełnione, jest bardzo trudna, krytyczna sytuacja. I w tej krytycznej sytuacji rząd zdecydował się na jeszcze jeden krok, taki trochę dziwny, dla wielu osób mocno niezrozumiały, że dlaczego teraz, dlaczego właśnie to. A mianowicie złożono, nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie, ale wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy ustawa z 90 któregoś roku, chyba 8, o zakazie aborcji pod pewnymi warunkami, czy ona jest zgodna z konstytucją, czy nie, a dokładnie ten warunek, który dotyczy możliwości przerywania ciąży, uwaga, możliwości, nie na jakiegoś tam nakazu, jeżeli płód jest obarczony bardzo poważną, letalną wadą. A letalna wada to jest taka, która uniemożliwia funkcjonowanie, życie, ale właśnie letalną wadą albo taką chorobą bardzo ciężką, która powoduje niemożliwość funkcjonowania, która jest nieuleczalna. I właśnie pod takimi warunkami w Polsce dotychczas była legalna aborcja, terminacja takiej ciąży, jeżeli na przykład taki płód był bez głowy, bez serca, no po prostu wadliwy. Zresztą jeżeli, być może wiecie, że często praktykuje się coś takiego, że jeżeli kobiety zachodzą w ciążę, to tak do trzeciego miesiąca raczej nie opowiadają o tym, nie chwalą się, nie cieszą się, dlatego że występuje ogromna ilość takich samoistnych poronień i jest to po prostu takie normalne, trudne, ale normalne. Bardzo częste, więc dopiero jak się tak przekroczy ten trzeci miesiąc, no to powiedzmy, zakładając, że jest wszystko w porządku, można tak zacząć mówić rodzinie, że ale oczywiście to jest decyzja, to jest własna decyzja, natomiast już tak można się bardziej śmiało cieszyć, że miejmy nadzieję, będzie wszystko dobrze, jeżeli badania wykazują, że jest okej. Także chciałabym podkreślić to, że właśnie zakończyć ciążę pozytywnie to nie jest tak wcale prosto, łatwo i to jest istotne. Tak więc Polski Trybunał Konstytucyjny w momencie, kiedy właściwie wypadałoby się, żeby wszystkie siły polityczne rządowe skoncentrowały się na walce z epidemią, zajął się tematem aborcji. Także jeszcze raz podkreślę możliwość wyboru. Dotychczas prawo pozwalało dokonać wyboru, oczywiście wyboru do decyzji kobiecie, rodzinie, oczywiście przy współpracy z lekarzami, po zasięgnięciu opinii, jak to będzie, możliwości terminowania takiej wadliwej ciąży, co generalnie natura i tak sama czyni, no ale jeżeli się tak zdarzy, że nie, no to można tą, można było tą ciążę terminować za pomocą środków farmakologicznych najczęściej. To należy też mieć na uwadze. No i właśnie w środku pandemii Trybunał Konstytucyjny, którego, czy on jest legalny, czy nie, no to też właśnie dużo głosów jest takich, że no nie za bardzo, ale nie chcę tutaj wchodzić w takie jakieś niuanse, bo tak jak powiedziałam, staram się skracać ten film do najbardziej takich ważnych punktów, nie wchodzić zbyt za bardzo w szczegóły, no ale ze względu na to, że być może oglądają mnie osoby spoza Polski albo osoby być może gdzieś w przyszłości, za jakiś czas i chciałabym po prostu nawiązać do takiej sytuacji historyczno-politycznej, no, która za jakiś czas będzie to historia, to o czym opowiadam teraz, a dla nas teraz współczesnej, więc dlatego chciałam tak naszkicować po prostu to, co się u nas teraz w Polsce dzieje. No więc
Trybunał Konstytucyjny wprowadził swoją decyzją zakaz takiej właśnie aborcji. No i mówi się, że jest to aborcja, typ aborcji eugenicznej. Jednocześnie w Polsce nadal jest możliwa aborcja, jeżeli do poczęcia doszło w wyniku czynu zabronionego prawem oraz jeżeli zagrożone jest życie matki, bezpośrednio zagrożone. Czyli to też jest obarczone wieloma dylematami, gdyż lekarze mają prawo się bać, czy później prokurator nie będzie kwestionował ich decyzji, czy to życie było wystarczająco zagrożone. W każdym razie obecnie ze względu na tę decyzję Trybunału kobiety nie mają prawa wyboru, nie mają prawa decydowania o sobie i o swoim ciele. Także w środku pandemii doszło do ogromnych protestów w Polsce. Pod hasłem strajk kobiet, ale protestują również mężczyźni właśnie za tym, żeby kobiety mogły decydować o swoim zdrowiu i życiu i żeby rząd nie robił tego za nie, żeby nie było takiego autokratyzmu. I właśnie zwolennicy takiej, a nie innej decyzji Trybunału Konstytucyjnego mówią o tym, że wprowadzono zakaz aborcji eugenicznej. No i właśnie, cóż to jest ta aborcja eugeniczna? W ogóle co to jest ta eugenika? A zatem termin eugenika pochodzi z greki i mniej więcej oznacza dobre urodzenie. Jego autorem jest Francis Galton, który żył w 1800 którymś, a był, uwaga, kuzynem Karola Darwina. A Karol Darwin jest autorem teorii ewolucji, czyli że no, nie pochodzimy od Adama i Ewy, tudzież nie znajdujemy się małych dzieci w kapuście, albo nie przynosi nas zbocian, ale wszystko powstanie świata, powstało, odbyło się drogą ewolucji. Tak więc Francis Galton, który był bardzo inteligentny i tak zajmował się mnóstwem dziedzin nauki. On ma bardzo dużo dokonań i podstawa zrobił jakby ma ogrom zasług z zakresu meteorologii, statystyki. Prowadził badania psychometryczne, ale on tak sobie pomyślał, jeżeli ewolucja, czyli najsilniejsi przeżywają, odpadają słabsi, tak skrótowo, no to może i z ludźmi jest tak samo. No i on zaczął rozważać. Był właśnie takim naukowcem, podróżnikiem, podróżował po Afryce, odkrył jezioro w Afryce, także on był taki wszechstronnie zainteresowany, no ale właśnie nurtowała go taka kwestia, co determinuje człowieka, czy natura, czyli geny, ale wtedy jeszcze nie było tego pojęcia, czy natura, czy wychowanie. No i on robił dużo badań, ale wiecie, to były czasy 1800 któreś. Ale zrobił takie podwaliny dopiero pod genetykę. No ale tą swoją naukę, tą swoją dziedzinę wiedzy, którą się właśnie to dobre urodzenie, żeby tak, może tak ludzi, tak jak zwierzęta, może tak stymulować do tego, żeby hodować, czy może co sprawić, żeby było lepiej, żeby się może urodzili tacy zdrowsi, może bardziej wartościowe jednostki, czyli już tak podzielił troszeczkę od gorszych od lepszych. Pamiętajmy, że to były też czasy, kiedy były te znamienite rody, jakieś tam szlachta, to Anglia, która ma też przecież wielką tradycję rodów królewskich, także to jest ta mentalność, pamiętajmy o tym. Ale teraz wróćmy, zrobimy taką hopkę do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone też nie mają zbyt takiej pozytywnej historii.
Bo przecież, jak odkryto Stany Zjednoczone, to już tam byli jacyś ludzie, na przykład Indianie. Jak się, jak potraktowano Indian? No, niezbyt dobrze. Kiedy były podbijane te tereny Ameryki, no to uważano, że cywilizacja przychodzi, a te ludy prymitywne, no to po prostu mają się usunąć. Najlepiej, żeby ich nie było, bo tutaj Amerykanie podbijają tereny i przynoszą właśnie cywilizację. Ale żeby ta cywilizacja była zbudowana, no bo jeszcze przecież jest ta niechlubna, niechlubny element w historii dotyczący niewolnictwa i murzynów. Mam nadzieję, że niech się żadne czarnoskóre osoby nie obrażają, że mówię o murzynach, ale no tak się mówiło. Teraz mówi się Afroamerykanie, no ale no nie wiem, czy każdy może, każda ciemnoskóra osoba jest Afroamerykaninem, powiedzmy, która wygląda jak murzyn, no nie wiem. Znów tutaj jest problem taki, że ja jestem z Polski, a tutaj kulturowo raczej się mówi właśnie murzyn, są te określenia, a jest tych murzynów bardzo mało, więc w zasadzie nikt nas za bardzo nie uczy, jak należy się prawidłowo nazywać i żeby nikogo nie urazić. I mnie nie chodzi teraz o współczesnych, kiedy mówię o tej Afryce, o współczesnych Afroamerykaninach, którzy zamieszkują różnorodną kulturową Afrykę, tylko wracam do tamtych czasów, kiedy było niewolnictwo, więc tam też było, no byli brzydko nazywani. No i był taki rozdział. Oni też brali jakby taką podstawę teoretyczną z dokonań Francisa Galtona, że lepsi, no to są ci biali, ci lepsi, no i są ci gorsi, murzyni, byli właśnie hodowani na tych plantacjach, mogli się tylko ze sobą łączyć w pary. Oczywiście też tak wszystko nie było dokładnie, bo wiecie, no oczywiście panowie też biali. Znaczy wykorzystywali też seksualnie niewolnice murzyńskie, to też trzeba, a czasami się w nich zakochiwali, ale też nie było to dobrze widziane, prawda? Takie łączenie się, no bo mieszanie tej krwi. Także tutaj Stany Zjednoczone no, nie mają się w tym zakresie niczym dobrym do popisania. Ale teraz znowu zróbmy hopkę do czasów XX wieku, początków XX wieku, do Niemiec. Niemcy przegrały pierwszą wojnę, musiały płacić wielkie kontrybucje innym państwom, no i tam była u nich taka bieda, ludność była biedna, brakowało im takiego bodźca, takiej nadziei. No i tutaj się, oczywiście były też spory między nimi, no i pojawił się charyzmatyczny Hitler. Czego by nie mówić o Hitlerze złego, a po prostu można mówić i końca nie ma. No to trzeba przyznać, że był takim charyzmatycznym mówcą. I on stwierdził, że tak, jest nordycka rasa, najlepsza. Nie mieszajmy tej krwi z gorszymi podludźmi. Najgorszymi podludźmi oczywiście byli Żydzi. Polacy byli też tymi gorszymi, trochę mniej gorszymi, ale też gorszymi. Oczywiście Cyganów nie oszczędzał i wszelkich takich innych ze złą krwią. No i tutaj też dosłownie odwołano się do eugeniki. Ale chciałam tutaj jeszcze skoczyć do Galtona w przeszłość, bo chyba o pewnej rzeczy zapomniałam powiedzieć. Galton zwrócił uwagę na to, że tak,
on robił badania, że to nie jest wszystko takie proste, że zarówno u tych gorszych, mniej cennych grup społecznych, co jakiś czas zdarzają się narodziny wybitnych jednostek. I zarówno u tych lepszych, tych lepszej krwi, te znamienite rody, to też co jakiś czas, dopiero co jakiś czas się zdarzają te wybitne jednostki. I okazało się, że to jest co ten sam czas. Ale zwrócił również uwagę na to, że to nie tylko kwestia łączenia się w pary i kwestia rozrodczości tej dobrej krwi lub też zniechęcenia do rozrodczości tych gorszych, ale też istotna jest poprawa warunków bytowych, żeby to społeczeństwo, żeby ludzie mogli się rozwijać, to jeszcze muszą, to nie tylko chodzi o urodzenie, ale właśnie o walkę z chorobami, o poprawę ich warunków bytowych, taką czystość, dostępność do jedzenia, do dobrej jakości jedzenia i no, zdrowy tryb życia, że tak powiem. No i dobrze. I wróćmy teraz znowu do tego XX wieku, do tego nieszczęsnego Hitlera. I chociaż te prądy ideologiczne, one były już od dawna, to od dawna, dawna, tak jak na samym początku opowiadałam, że mam spartańskie warunki i wspominałam, że wrócę do tej Sparty w nawiązaniu, to właśnie to jest ten moment. Zróbmy hopkę do starożytności. Sparcie, jak wiecie, to było takie miasto, państwo, które było bardzo takie wojskowe. I oni prowadzili coś takiego, że wszyscy byli żołnierzami. I to znaczy mężczyźni, kobiety to chyba nie za bardzo. Ale tutaj nie jestem pewna, bo trochę mi się tutaj zaczyna. Czemu zaczynamy się mieszać? Dlatego, że Platon, to był taki filozof, on napisał taką powieść no, o państwie, że on sobie tak wyidealizował takie idealne państwo i tam zrobił takie kasty i tam kupcy, jacyś tam rolnicy, co tam na dole, byli wojskowi, no i ci, co powinni zarządzać, to oczywiście filozofowie, bo Platon też był filozofem, no to nie dziwne. No i właśnie akurat ci, co wojsko, w tej kaście wojskowej, no to właśnie tam kobiety też miały walczyć. Dlatego mi się tak trochę pomieszało ze Spartą, bo nie pamiętam właśnie, czy w Sparcie też kobiety były wojowniczkami, ale wydaje mi się, że nie. Natomiast niewątpliwie wszystkie dzieci, które tam się rodziły, to były własnością wspólną. One były od razu wychowywane na wojowników, no ale czasami się rodziły takie, no nie, takie, które nie mieściły się w kanonie, jakieś takie bardziej słabowite albo w ogóle jakieś chore, no to wtedy tak. Jak takie zupełnie, że od razu oceniono, że nie, że chore, no to je od razu zabijano. Ale jak takie słabowite, że tak nie wiedzieli, no to zanoszono je tam na górę, jak się ona się tam nazywała, ale dobra, już nie będę teraz szukać, no na taką tam górę i jeżeli przeżyły noc, no to fajnie, a jak nie, to nie, to, no to nie przeżyły z tej góry wek. No więc, no więc te idee takiego pragnienia, żeby ingerować w rozrodczość człowieka, w tworzenie lepszego człowieka, no to one były już od bardzo dawna, od bardzo, bardzo dawna i wiem, że nawet w jakich w Biblii są jeszcze jakieś tam nawiązania, ale już powiem szczerze, nie wgłębiałam się w to. No więc dobrze, wróćmy do tego Hitlera, wróćmy. I to jest niebywałe, ponieważ on w III Rzeszy stworzono wręcz taką fabrykę, taką
taką maszynerię tworzenia człowieka i do tego stopnia, że były specjalne takie domy, których kobiety, te uznane za genetycznie wartościowe, czyli tam blondynki, taki styl, typ urody nordycki, bo oni to wszystko po wyglądzie też brali, no i żeby w pokoleniu nie było Żydów. No i to było takie najważniejsze, chociaż prawda jest taka, że już później było wszystko jedno. No to były takie właśnie miejsca, których te kobiety wyselekcjonowane były łączone z najlepszymi SS-manami. No i tam nieważne, czy on miał żonę, czy miał już dzieci, a najlepiej jak miał, to już był sprawdzony, że dobre dzieci robi, no to był sprowadzany do tych ośrodków. One się tam nazywały Leiben, coś tam, nie pamiętam teraz. Między innymi taki ośrodek znajduje się, właściwie pozostałości takiego ośrodka w Zofiówce, w Otwocku. Znaczy ten ośrodek to się nazywa Zofiówka i na mapie Google możecie go, albo nie, nawet na Instagramie, ale na mapie Google też znajdziecie. Nieczynny zakład, szpital psychiatryczny, coś takiego, czy były zakład psychiatryczny Zofiówka. I rzeczywiście przed wojną był to taki żydowski zakład dla osób z schorzeniami psychicznymi, założony taką przez Zofię jakąś tam, bo ona tam dała pieniądze na to i leczyło się osoby z jakimiś zaburzeniami psychicznymi, intelektualnymi. No i Niemcy przejęli ten ośrodek. Właśnie, z powodów eugenicznych te osoby były zbędne, zbyteczne. To nie były osoby, jakich intelektualnie mogły być, ale niektóre, ale ogólnie to nie były osoby intelektualnie upośledzone, jakichś ten. Nie, no bo na przykład mógł ktoś mieć po prostu depresję, prawda? Więc one były określane jako życie niewarte życia. A to określenie powstało z takiego spotkania na ulicy, chyba się Tierstrasse 4, Tierstrasse. Ja mam tutaj wyświetlę, bo mogę się tutaj przy niej zażyczyć. I od tej właśnie ulicy, od tego spotkania nazwano to akcją T4, czyli życie niewarte życia było eliminowane. I w pierwszej kolejności to w ogóle się działo na terenie Niemiec. To właśnie na tych życiach, na dzieciach na przykład, no, mogły być choćby głuchonieme, mogły być jakimiś, z jakimś upośledzeniem intelektualnym, no cokolwiek mógł nie mieć ręki. To na nich w pierwszej kolejności testowano masowe narzędzie zabijania, a mianowicie komory gazowe i tam zapędzano te dzieci do takich ciężarówek, no i tam wieziono na miejsce jakiegoś tam miejsca, nie wiem, czy zbiorowego grobu, to chyba nie zbiorowego grobu, to dopiero później, na samym początku tej akcji T4, no to po prostu sprawdzano różne możliwości zabijania, takie najbardziej szybkie i żeby było dużo naraz, no więc te przewoźne krematoria to tak stwierdzili, że no najlepsze, a te przewoźne krematoria to jako ciekawostkę powiem Wam, że wymyślono, czy też może nawet opatentowano w Anglii, także super. Także w zasadzie III Rzesza korzystała z dorobku naukowego i pomysłów z różnych czasów i z różnych krajów.
Ale tak jak Wam powiedziałam, oni to po prostu doprowadzili do takiej skrajności, ale takiej usystematyzowanej, takiej maszynerii śmierci. No i na początku to były takie, to się działo, odbywało na terenie Niemiec. Tak więc w Niemczech wszystkich, których określono jako życie niewarte życia, stwierdzono, że będą tego życia pozbawieniem. No ale jak to zrobić, jeżeli rodziny mają te, mają dzieci u siebie w domu, czy no właśnie, jeżeli w ośrodkach, no to było najłatwiej, ponieważ pod osłoną, że niby leczenia, a w dokumentacji było to określone pod takim też eufemizmem higiena. I tutaj, a propos właśnie, że jesteśmy na kanale Czytamy Razem Książki, które warto subskrybować, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłaś, to zrób to. Chciałabym Wam polecić książkę pod tytułem Higieniści. Ona się tutaj Wam wyświetli, jeżeli chcecie rozwinąć temat. A drugą książkę, którą chciałabym Wam polecić, to jest bardzo chwytająca za serce, również na ten temat, to ona się tutaj też Wam wyświetli, Obciążeni. No więc eliminowano takie osoby za pomocą zastrzyku w serce z luminalu albo w tych ośrodkach po prostu głodzono czy też wychładzano. Mówiono rodzicom, że będą te dzieci leczone, bo jak na przykład było jakieś dziecko w domu albo rodzice często odwiedzali, jeżeli było w ośrodku, rodzice w dobrej wierze. I tutaj mówimy o rodzinach niemieckich. Na początek to były po prostu rodziny niemieckie, które w dobrej wierze, albo na przykład nie byli w stanie sami się dzieckiem zajmować, w dobrej wierze mieli to dziecko w ośrodku i na przykład je często odwiedzali, opiekowali się nim, no to pytano się o zgodę, czy wyraziliby zgodę na taką eksperymentalną terapię, która obarczona jest dużym ryzykiem, ale może mogłoby dziecko wyzdrowieć, no ale może nie. I czy no ze względu na to, że ono tak cierpi, czy może rodzice, czy wyrażą zgodę, by zachęcano do tego. Więc wiele osób wyraziło tą zgodę, albo na przykład listownie było to zapytanie, więc wiele osób tak. Wiele osób, no i pamiętajmy, że wtedy była też taka atmosfera ideologiczna, coś się działo, więc rodzice uważali, że warto dać tę szansę dzieciom i było niejako takie milczące przyzwolenie na to, że no jeżeli się to, ta terapia nie uda, no to może lepiej faktycznie, lepsza jest śmierć dla tego dziecka. I jeżeli umarło, no to odsyłano urny z prochami. I mówiąc w dokumentacji było, no, że na przykład zmarło na zapalenie płuc albo jakieś tam komplikacje, no ale najczęściej właśnie takie zmyślone, znaczy zawsze zmyślone powody były, ale no na przykład zapalenie płuc. Jeżeli był właśnie taka zofiówka, do której Wam opowiadałam, do której nawiązałam wcześniej, no to te osoby, no to już byli Żydzi, no to już gorsi i Polacy, oczywiście polscy Żydzi. Takie osoby były na tak zwanej diecie klejkowej, czyli głodzone, coś tam im dawano, ale a im bardziej była wojna, tym tego jedzenia było mniej lub wcale. Były w urągających warunkach, po to właśnie, żeby umarły same w zaniedbaniu w brudzie, ale też, i to dotyczy również właśnie zofiówki, bo takich ośrodków było dużo, również na terenie III Rzeszy, ale ogromna ilość w Polsce, no bo wiecie, zresztą zaraz Wam powiem dlaczego. Tak więc były po prostu zabierane do rozstrzelania i zakopywane w masowych grobach. To no, po prostu tragiczne losy.
A dlaczego? Dlaczego też, dlaczego w Polsce? Dlatego, że Niemcy zaczęli w którymś momencie coś podejrzewać. Tak jak wam powiedziałam, akcja T4 była objęta tajemnicą, ale niektóre niemieckie rodziny zaczęły to wzbudzać podejrzenia. Tam, gdzie kremowano te ciała tych dzieci, tych osób z różnego rodzaju niepełnosprawności, no to było w jakichś tam miastach i unosił się obrzydliwy fetor, dym ciemny, a ten tłuszcz ze spalonych zwłok, który się unosił tam z komina, to też osadzał się na szybach okolicznych domów, więc no, część osób było no, obrzydzonych, część osób domyślało się, o co chodzi, a część po prostu wiedziało ze względu na jakieś przecieki. Tak więc jakaś tam grupa rodziców nie zgadzała się na tego typu terapię i czym prędzej zabierała swoje dzieci z ośrodków, właśnie jeżeli były leczone w ośrodkach zewnętrznych, przebywały takie właśnie dzieci no, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, czy intelektualnymi, czy psychicznymi, no jakimiś. I rodzice nie, no po prostu nie ulegali tej propagandzie zdrowia i terapii, tylko zabierali, no to te dzieci były uratowane, czy osoby dorosłe, które były chore. Także w końcu Trzecia Rzesza zdecydowała się przenieść na tereny polskie, podbijane tereny polskie, te krematoria, te ośrodki masowego zabijania, realizujące akcję T4. Jeżeli chodzi o ten podczas właśnie działania III Rzeszy, podczas II wojny światowej i te działania eugeniczne, no to jeszcze kradziono dzieci polskie, które uważano po fenotypie, po zewnętrznym wyglądzie, że no dobra krew może być, czyli jakieś tam blondyneczki o niebieskich oczach, kradziono je, czasami nawet zabierano matkom z ulicy, wypatrywano, wyławiano takie dzieci z tłumu i je kradziono. One były selekcjonowane później, które się naprawdę według nich nadają, naprawdę które nie. Te, które nie, no to znów w urągających warunkach były kierowane na przykład do obozów koncentracyjnych. Słaba bateria. Oj, chyba wam to dokończę za chwilkę, bo muszę naładować baterię. Okej, upłynęło z mojej perspektywy parę godzin, dla was tylko momencik. Taki akumulatorek do aparatu jednak trochę się ładuje, także zdążyłam się i zdrzemnąć, i zjeść obiad, i jak widzicie już się zmieniło światło wokół mnie. Także nie za bardzo pamiętam, na czym skończyłam, ale pamiętam, o czym wam opowiadałam. Także wyjaśniłam pochodzenie terminu eugenika, kto go wymyślił i jak był, i skąd się wziął, i jak to ten prąd myślowy był w praktyce niechwalebnie wykorzystywany. Niechwalebnie, no nie, bardzo nagannie. Opowiedziałam wam o Zofiówce, takim, właśnie nie pamiętam, czy to był szpital, to było chyba sanatorium psychiatryczne, ale coś takiego. To sanatorium, te pozostałości tego miejsca znajdują się w Otwocku. Ja tam kiedyś byłam bardzo przypadkowo, bo byłam w szpitalu na wizycie w Otwocku, tam jest taki między innymi szpital ortopedyczny. No i taka była ładna pogoda, wrzuciłam do Google'a, co tu jeszcze można pozwiedzać. No i właśnie ten nieczynny szpital psychiatryczny mi wyskoczył, pojechaliśmy tam. To jest w takim lesie, chyba to jest ulica Kochanowskiego.
nie trzeba jakoś się mocno przebijać przez las. Myśmy podjechali tam samochodem, podrapaliśmy gałęziami samochód, no ale no można też przespacerować, ale w moim przypadku to akurat było i jest dość utrudnione. I powiem Wam, że od tego czasu zaczęłam się zastanawiać, zaczęłam wczytywać się w historię tego obiektu. Co tam było, co tam się działo, co to za, no nie mogę powiedzieć, że ruiny, ale takie no opuszczony kompleks budynków w środku jakiegoś lasku, a przecież Otwock to jest miejscowość pod Warszawą, która żyje jest tam dużo jakichś tam kompleksów uzdrowiskowych, szpitali, więc trochę się zdziwiłam, że to jest takie opuszczone, takie pozostawione, natomiast nie zauważyłam tam jakiegoś brudu, jakichś takich śladów takiego bezczeszczenia, dewastowania, gdzie ja tam jakoś ze względów bezpieczeństwa nie wchodziłam do wewnętrznych struktur obiektu, jakichś piwnic czy coś, tylko tak po wierzchu spacerowaliśmy. Więc uważam, że naprawdę okoliczni mieszkańcy, no ja byłam, no nie wiem, z 2-3 lata temu tam, bo akurat tak się nie złożyło, żebym ostatnio miała możliwość być, to miałam wrażenie, że naprawdę pomimo tego, że jest to w takim odludnym miejscu, ale nie aż tak bardzo, to no mogło i widać, że jest to miejsce spotkań młodzieży. Mogłoby to też stanowić jakąś, no wiecie, sranie, szczalnie i nie wiadomo co takiego obleśnego dla osób, które no miałyby ochotę dokonywać aktów wandalizmu. Natomiast no nie, jest to w jakiś sposób jedno z bardziej uszanowanych miejsc tego typu, natomiast w ogóle nie niestrzeżone. No ja się tak zaczęłam zastanawiać. W moim mniemaniu myślę, że okoliczni, że mieszkańcy wiedzą, co to za obiekt i mają jakiś taki szacunek do niego, sentyment, natomiast przynajmniej no, mogę tak oceniać postanie tego obiektu, natomiast rzeczywiście kable są powyrywane, szyby powybijane, no wiadomo, co można było ograbić, to zostało to ograbione. Zastanawiające się, że jest, że chociaż jest to miejsce historyczne, chociaż było to miejsce kaźni ludzi z niepełnosprawnością psychiczną, intelektualną, chociaż działy się tam straszne rzeczy, działy się tam nie tylko akcja T4, tylko że później Niemcy zamienili ten ośrodek po pozbyciu się tych chorych, zamienili ten ośrodek właśnie na ten ośrodek do rozpłodowy. Więc jest to miejsce historyczne, ale żeby też nie tylko wgłodzili, ale po prostu wzięli tych ludzi, tych chorych, zabili do grobu masowego, zostali zastrzeleni i zepchnięci do masowego grobu i tam zakopani. Działy się okropne rzeczy. Ludzie, lekarze, którzy tam byli, alki polscy, niektórzy mieli szansę uciec, ale niektórzy stwierdzili, że nie, że oni nie zostawią swoich podopiecznych, dokonywali samobójstw, byli stawiani w bardzo ciężkiej sytuacji, żeby właśnie wytypować tych, którzy nie rokują. Także nie było, nie ma tam, nie było, nie zauważyłam żadnej tabliczki, która by upamiętniała to miejsce, która by opowiadała tę straszną historię, która by oddała też cześć pomordowanym chorym, bohaterskim lekarzom. Lekarzom, którzy się odznaczali bohaterską postawą, no nic takiego nie było. A propos, no mówię to a propos tej eugeniki, która teraz jest tak przywoływana, ale przecież, żeby się pewne rzeczy nie zdarzały, nie powtarzały, to my musimy znać historię. Tym bardziej, że nasze polskie ziemie są tak wręcz zbroczone krwią niewinnych ofiar i w ogóle tą historią jesteśmy tacy
ta historia jest wdeptana w naszą zbroczoną krwią ziemię. Także myślę, że taka pamiątkowa tablica jest no po prostu obligatoryjnie tam niezbędna, a jednak jej nie ma. I wiele miejsc jest historycznych. To nie jest taka daleka historia, II wojna światowa, tym bardziej, że jeszcze żyje pokolenie, które pamięta te czasy i dla nas też to jest takie żywe, więc jest, te czasy są też wielką, powinny być wielką przestrogą, żeby się nie powtórzyła. Jednocześnie te miejsca pamięci nie są uszanowane, historia jest często w szkołach pisana na nowo, zakłamywana i dlatego teraz, kiedy ktoś mówi o aborcji eugenicznej, o której Wam wcześniej mówiłam, o tym, że ona została teraz decyzją Trybunału Konstytucyjnego zakazana, to myślę, że to nie o to chodzi, bo eugenika w swoim założeniu była, miała to, żeby ulepszać gatunek ludzki i ulepszać na dwa sposoby. Można pozytywnie albo negatywnie, czyli negatywnie to tak, żeby zniechęcać osoby mniej warte przenoszenia ich genów do rozrodczości, ale też w czasach II Rzeszy i kultu nordyckości setki tysięcy osób, które były uznane za właśnie takie gorsze, były też poddawane przymusowej sterylizacji. Natomiast znów nakazywano im podpisać, że to niby jest na ich własną prośbę. Dużo możecie poczytać o tym w książce, o której Wam już wcześniej wspominałam, Higieniści. Także to nie dotyczyło tylko to prawo Rzeszy Niemieckiej, ale i kraj właśnie nordycki. Ponieważ nie mam przed sobie tej książki, nie będę tutaj opowiadać, jakie to były kraje, bo chcę przejść do jeszcze do Francisa Galtona, bo to jest ważne. On jest autorem tego terminu eugenika, ale warto coś wiedzieć na jego temat. Przeczytam Wam. To był brytyjski podróżnik, przyrodnik, antropolog, eugenik, wynalazca, meteorolog, pisarz, lekarz, psychometra, statystyk, prekursor badań nad inteligencją. No i właśnie kuzyn Karola Darwina, czyli jego obszar zainteresowań był bardzo szeroki. A właśnie tak jak eugenika, czyli może być negatywna, albo może być pozytywna. On również na to zwrócił uwagę, na to, że poprawiając ludzki byt, warunki bytowe, można też przeciwdziałać różnym chorobom, poprawiać wartość pulę genetyczną, tylko że wtedy jeszcze nie było tego słowa, nie było w ogóle genetyki. Te jego myślenie czy obserwacje, on głównie swoje badania prowadził na podstawie statystyki. Teraz już tak się nie robi. Znaczy robi się też badania statystyczne, oczywiście są bardzo istotne, ale już jest wiele metod ulepszonych. Poza tym zwraca się uwagę na badania takie indywidualne, fenomenologiczne, to znaczy, że każdy badany jest traktowany jako fenomen, jako pewne indywiduum i wtedy można te indywidua porównać albo zgłębić bardzo dokładnie i z tego wyciągnąć jakąś lekcję wartościową o wartości ogólnej. Także jest mnóstwo metod badawczych, a jeżeli on był taki właśnie wszechstronny i jeszcze kuzyn Karola Darwina, to czy to dziwne, że on sobie tak wymyślił tą eugenikę i tak sobie to, że tak rozkminiał? No, moim zdaniem nie, ale on nie miał
takiej strategii myślowej, żeby jak Hitler, żeby ubijać tych gorszych, czy traktować jak niewolników murzynów w Stanach Zjednoczonych, co miało miejsce. No ale tak jak widzicie, wszystko można rozkręcić albo w pozytywną, albo w negatywną stronę i można się do czegoś odwołać, niekoniecznie mając dobre intencje, do jakichś źródeł. A jeszcze z takich ciekawostek, on też wynalazł piszczałkę Galtona do badania słuchu, także był naprawdę takim wszechstronnie utalentowanym myślicielem. Stworzył nawet metodę klasyfikacji odcisków palców, czyli odciski palców, nauka, mam to dokładnie na myśli, chciałam wam powiedzieć, daktyloskopia się zbiera na miejscu zbrodni, prawda? Także podróżował po Afryce, tu sobie czytuję z notatki w komórce, odkrył to, co wam już opowiadałam, jezioro Otikoto w północnej Namibii. Jeżeli chodzi o akcje T4, to też chciałabym wam jeszcze powiedzieć kilka faktów. Tutaj sobie je zapisałam. A więc takie osoby, które były typowane do zabijania w ramach akcji T4 w czasach III Rzeszy, To były osoby chore na schizofrenię, niektóre postacie padaczki, otępienie, pląsawica Huntingtona, stany po zapaleniu mózgowia, osoby niepoczytalne, chorych przebywających w zakładach opiekuńczych ponad 5 lat, czyli tak jak wam opowiadałam, jeżeli ktoś był w ośrodku, że rodzice nie mogli się opiekować, czy rodzina, bywa różnie, prawda? Sam rodzic może być chory, to nie znaczy, że się nie troszczy, że nie kocha. Ci rodzice tak okłamywani. Ja bym chciała, żeby mocno tutaj zaznaczyć, że ja zauważam, że troska rodziców jest czymś takim nadrzędnym, coś takim uniwersalnym i to w czasach III Rzeszy, w tym kulcie eugeniki negatywnej zostało wykorzystane, że ci rodzice, ci opiekunowie, te osoby, które no, powinny być wsparciem dla osób, dla chorych członków swoich rodziny, to ta ich troska została wykorzystana, ponieważ dawano im nadzieję, że no, jest jakieś leczenie, ale może mogą zostać wyleczeni albo umrzeć. No i wiadomo o co chodziło, żeby chorych niejako rodziny niejako przygotować na tę ewentualność śmierci, która oczywiście następowała. No ale w kartach było napisane, że na przykład no, jakiś tam inny powód, inna przyczyna śmierci. Także liczba zamordowanych w czasie trwania akcji T4 jest trudna do oszacowania ze względu na jej półoficjalny charakter, a w późniejszym okresie w ogóle jej utajenie. To wam właśnie opowiadałam, że na początku to było w Niemczech, że ludzie to widzieli, ci okoliczni mieszkańcy. Oni nie do końca jeszcze łapali, o co chodzi i dlaczego, no ale im bardziej się to ta machina śmierci rozkręcała, im więcej tam wychodziło przez komin tych chorych. W ogóle widziałam filmy czy zdjęcia, jak właśnie podopieczni zakładów właśnie takich, no takich zakładów, które mają się opiekować na przykład osobami głuchoniemymi, czy z jakimś upośledzeniem umysłowym, jak oni byli prowadzani na podwórko i tam zaganiani do tej ciężarówki, w której był gaz, także takie bardzo poruszające były te zdjęcia, tylko właśnie już nie pamiętam, czy to było zdjęcie, czy film, bo ja mogłam po prostu sobie tak to wyobrazić, że było to dla mnie tak poruszające, że ja mogłam aż stwierdzić, że to jak film, ale to już w mojej wyobraźni. Także także oni to też robili na takiej zasadzie, że przenosili chorych między zakładami, że niby na leczenie, niby tu, tam i koniec końców po to, żeby to tak zatrzeć, żeby to nie było takie jawne.
Więc przeniesienia chorych pomiędzy poszczególnymi zakładami opiekuńczymi i na ogół niewielkie zainteresowanie rodzin losami chorych umieszczonych w zakładach opiekuńczych. Na ogół niewielkie, no może i niewielkie, różnie bywa, no musicie sobie zobaczyć w waszych rodzinach, jeżeli macie, czy takich rodzinach, które znacie, jeżeli macie taką sytuację do zaobserwowania, czy ktoś jest w ośrodku, czy ta rodzina się interesuje, jak bardzo się interesuje, no bywa różnie, prawda? Szacuje się, że w szczytowym okresie tego programu w latach 1940-1941 zabito w jego ramach, i uwaga, 70 273 chorych i niepełnosprawnych, w tym także pensjonariuszy szpitali psychiatrycznych na terenach okupowanych. Uważa się także, że ogółem w latach 1939-1945 rok zabito, rozstrzelano, zagazowano lub otruto około 200 tysięcy ludzi upośledzonych i niepełnosprawnych. A odrębna liczba to jest jeszcze właśnie tych sterylizowanych, a sterylizowani byli nie tylko ze względu na jakieś takie choroby, nie. Sterylizacji na przykład dokonywano przy okazji albo pod pozorem wycięcia wyrostka robaczkowego. Takim powodem to na przykład mogła być po prostu bieda, no bo uznawano, że bieda jest dziedziczna, no to po co oni mają się rozmnażać, więc nie zwrócono uwagi, dlaczego ci ludzie są biedni, dlaczego może nie mają pracy, może nie mają szansy, może jest problem w edukacji, nie, bieda jest dziedziczna. Albo, bo na przykład uważano, że złe warunki mieszkaniowe, one też były tym takim argumentem, żeby wysterylizować. Bo oni, jak jest mały metraż, gdzieś tam się ludzie gnieżdżą, to na kupie, no to oni tam każdy z każdym, no i wtedy są właśnie jakieś tam zniekształcone, chore dzieci się rodzą. No i właśnie ta dziedziczność. Natomiast nie zwrócono uwagi na to, że na poprawę warunków mieszkaniowych, znów na edukację, na możliwość pracy, zarobkowania, na dostępność do bieżącej wody, do pomocy medycznej, nie, na to nie zwrócono uwagi, bo po co? Także zobaczcie, jakie to było krótkowzroczne i ograniczające, a jednocześnie aparat państwa jak bardzo bezkompromisowo i odgórnie nakazywał, decydował. O, jeszcze jeden powód, dla którego sterylizowano, na przykład dlatego, że jakaś tam osoba, dziewczynka, wychowywała się w miejscu, które było, ale to małe, to były często dzieci, w miejscu, które było położone zbyt blisko koszar. Otóż, jeżeli ona była biedna, z biednej rodziny, a koszary, no to dużo mężczyzn, więc na pewno taka mała, z biedy, to będzie taką małą, nie chcę używać brzydkich słów, małą wyrośnie, mała ladecznica, więc będzie się tam mała puszczalska z tymi żołnierzami, na pewno będzie tam łazić, na pewno. I po co? Więc jak już ma łazić, to ją wysterylizować i nie ma co przedłużać jej gatunku takich puszczalskich, także ja wam opowiadam właśnie nie tylko historię z Niemiec, ale też z tych krajów, które uległy tej ideologii, i to trwało bardzo, bardzo długo, do lat 70. nawet dłużej. No niestety nie mam przy sobie tej książki Higieniści, żebym mogła ją otworzyć i wam wymienić te wszystkie kraje, ale ich było, jest bardzo dużo, było bardzo dużo, także to jest straszne. Natomiast dlaczego niektóre kraje nie? Na przykład Francja nie, Anglia nie, w Polsce też to się nie rozwinęło, ponieważ prąd eugeniczny był dosyć silnym prądem takim ideologicznym, myślowym.
chodziło o to, że w krajach właśnie takich jak Francja, Anglia, lekarze byli opłacani przez rodzinę. Oczywiście minus tego, że ci biedni, jak nie mieli na opłaty lekarza, no to też nie mieli lekarza. No ale tam były jakieś tam charytatywne szpitale. Niemniej jednak lekarze zarabiali prywatnie, byli opłacani przez rodziny, więc te rodziny, jakby opłacało się, żeby był ktoś chory, bo i lekarzom się opłacało, żeby no wtedy mieli pracę, no i rodziny po prostu płaciły za leczenie i wymagały. Podobnie było w Anglii. Także żadne takie eugeniczne negatywnie nie wchodziły w rachubę. No a jeżeli chodzi o tą kwestię biedoty, to była tak trochę potraktowana mniej więcej w taki sposób. No jakieś tam charytatywne, jakieś tam starania się, żeby pomóc. Natomiast cały ten negatywny eugenizm się w ogóle nie przyjął. A w Polsce z kolei, Polska była za biedna na to, żeby tak myśleć poważnie o tych sprawach, bo tu chodziło też w tych krajach tych nordyckich również o to, żeby zapewnić jak najlepszą i jak największą ochronę i możliwości tym właśnie wyselekcjonowanym osobom, tym lepszym, tym z wyselekcjonowanej puli genetycznej. Więc żeby to było darmowe, żeby był ten socjal, te możliwości, takie warunki bytowe podwyższyć, no to ze względów finansowych trzeba było przeciąć koszty, więc no to po co inwestować w tych gorszych. Więc generalnie jak zwykle w życiu wszystko się rozbija o pieniądze, a w Polsce z kolei pieniędzy nie było i były takie ruchy eugeniczne, no bo wtedy to było takie modne, właśnie przed II wojną światową to takie było hot. I powiem wam, że Janusz Korczak też był zwolennikiem eugeniki. On oglądał te dzieci, oglądał tą biedę, także pamiętajmy, jakby kolejny raz mówię pamiętajmy, że eugenika ma takie dwie odsłony, jest ta negatywna i ta pozytywna. Pozytywna, żeby polepszać warunki bytowe, żeby było bardziej higienicznie, dostęp do czystej wody, dostęp do sanitariatu, dostęp do leczenia, do edukacji, do jedzenia dobrego, wartościowego, wspominałam tak ogólnie, do czystości, do tego, żeby rodzice mieli pracę, także to nie jest tylko żeby ludzie jako gatunek mogli się lepiej rozwijać. No z tym to chyba z tym się zgodzimy wszyscy, że naprawdę warto, to warto wspierać właśnie, żeby poprawiać warunki bytowe ludzi, bo jeżeli ktoś nie ma, jakieś grupy społeczne są niedożywione, jakieś niewyedukowane, to jest im ciężko z takiego getta wyjść, ale też nie dziwne, że niedożywiona matka urodzi chore dziecko, prawda? No to jest jakby oczywiste. Także kwestia dostępu do opieki zdrowotnej, no to teraz też mówię takim współczesnym językiem. No ale żeby właśnie były te szpitale, ta pomoc medyczna. Także pamiętajmy o tym, że eugenika to nie tylko sama negatywna eugenika, ale jest jeszcze ta pozytywna. Tak więc teraz wróćmy do współczesności, do tego, co się dzieje dzisiaj. Jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, dotychczas była możliwość terminacji ciąży w przypadku, kiedy powstała ona w wyniku czynu zagrożonego prawem. Po pierwsze, po drugie, jeżeli była jest zagrożeniem dla życia matki, co znów należy bardzo dobrze udowodnić i bywa to kwestią sporną. I jeżeli płód jest obarczony letalną wadą, czyli uniemożliwiającą przeżycie poza organizmem matki, ewentualnie dzięki zastosowaniu współczesnej medycyny jest to przeżycie
krótki, krótkookresowa, może to być płód z różnymi chorobami, włącznie bez głowy i tak i tego typu letalne, czyli umożliwiające przeżycie, ale też takie, które obarczone jest chorobami nieuleczalnymi, powodującymi cierpienie. I tak. Ale tutaj właśnie była możliwość, nie nakaz, możliwość. Jeżeli ja bym była za tym, żeby były, no żeby, nie chciałabym, żeby takie ciąże były terminowane, to ja bym zrobiła wszystko ku temu, żeby rodzice, matki miały jak największe poczucie bezpieczeństwa, że będą one zaopiekowane, jak i też ich dziecko. Natomiast po urodzeniu, natomiast trudno mówić o dziecku, trudno mówić o tym, że no jeżeli ten płód nie ma możliwości samodzielnego życia, jeżeli jest pozbawiony głowy, jeżeli nie ma narządów wewnętrznych, jeżeli no to to jest, jeżeli taką ciążę, jeżeli brać pod uwagę Boga, prawda, Bóg terminuje samoistnie, te ciąże po prostu się traci, tak jak wam wcześniej opowiadałam, do trzeciego miesiąca bardzo łatwo stracić ciążę, no to jeżeli ktoś powołuje się na Boga, ja się akurat nie powołuję, ale powiedzmy idąc tym tokiem rozumowania, to Bóg sam terminuje takie ciąże, które nie mają szansy rozwoju. No, nauka, no, chodzi mi o to, że natura się myli czasami, są różne aberracje chromosomowe, są różne w wyniku zewnętrznych uszkodzeń, niekoniecznie genetycznych, problemy z fizjologią. Są różne przyczyny, nie mam żadnej wiedzy medycznej, żeby wam to tłumaczyć, no ale czytałam o tym, że są czynniki też środowiskowe, które wpływają na niewłaściwe wykształtowanie się płodu. I także taką ciążę można terminować, nie, najczęściej trzeba terminować sztucznie, ponieważ jest ogromnym, olbrzymim zagrożeniem dla życia matki. Tylko znów, jeżeli ktoś kwestie medyczne włącza ideologię, a jeszcze na dodatek włącza odgórnie systemem państwowym, systemem nakazów, zakazów i kar, więzienia, no to zaczynają się pojawiać kwestie sporne, co jest zagrożeniem, jak bardzo jest zagrożeniem dla życia matki. Przecież tu jest głównie brane pod uwagę strona taka fizyczna, a co ze zdrowiem psychicznym matki? Taka sytuacja z ciążą letalną jest ogromnie, powinna być rozpatrywana indywidualnie. I no ja osobiście, jeżeli chodzi o te hasła, które są teraz na strajku, moje ciało i tak dalej, to ja tak jestem, mam mieszane odczucia, ponieważ faktycznie no, z jednej strony nie można ciała kobiety traktować tylko jak inkubator dla cokolwiek tam jest. Ale z drugiej strony też ciało w ciąży nie jest już tylko moim ciałem, że tak powiem, więc to jest trudne i wymaga bardzo wiele takiej świadomości, wrażliwości i takiej delikatności. Absolutnie wam pokazałam już wcześniej, jakie skutki ma to, kiedy państwo odgórnie nakazuje w kwestii rozrodczości robić to lub tamto, kiedy dzieli się ludzi na lepszych i gorszych, bo czyż jeżeli przy tych zmianach prawa, kiedy jest nakaz donaszania ciąży letalnej, to czy nie jest
to potraktowanie na lepszych i gorszych społeczeństwa, czyli te kobiety nie mają szansy zadecydować, tylko za nich jest to zdecydowanie. Kobiety, ale rodziny, bo ja tak też widzę, że jest dosyć pomijana rola ojców, co jest bardzo źle, ponieważ oni są też przecież twórcami tej książki, nieprawdaż? Więc no, jednak mają, uważam, że należałoby ich też trochę, znaczy wciągnąć w temat i oni też na szczęście w tych scriptwriterkach też uczestniczą. Tak więc jest, państwo odgórnie potraktowało kobiety jako te, no i ludzi, społeczeństwo jako tych gorszych, tych głupszych, tych za których trzeba zadecydować, tych, którzy nie potrafią, no i lekarze w tym też, nie potrafią stwierdzić, czy ta ciąża letalna, czy obarczona tą wadą letalną, ona powinna być doprowadzona do końca, czy nie, no bo każda sytuacja, mam nadzieję, że wy wiecie, ja wiem, że powinna być potraktowana z głębokim zastanowieniem i delikatnością indywidualnie. Żadna sytuacja nie jest drugiej podobna, żadna. Więc, ale tutaj systemowo zostało to ujednolicone. No i właśnie, czy to nie jest takie, czy to Wam nie przypomina III Rzeszy, czy to Wam nie przypomina negatywnej eugeniki? No mnie jednak tak, w swojej mechanice. Mimo tego, że ci obrońcy pro-life, ale jakie to jest life, no jeżeli ciąża jest letalna, prawda? Posługują się takimi określeniami, że, no, że chcą właśnie dać prawo każdemu do życia, no ale tak jak mówię, no jeżeli ciąża jest letalna, obarczona wadą letalną, to tutaj nie ma takiego, nie ma życia. No to trzeba, poza tym jeszcze pamiętajmy o życiu i zdrowiu matki, której nie można sprowadzić do roli po prostu mechanicznego inkubatora, no nie można, a jednak zostały sprowadzone, więc oni podzielili tych ludzi jednak na lepszych i gorszych, że oni ci właśnie pro-life są lepsi i zadecydowali za tych właśnie głupich, złych, no gorszych, czyli tych, którzy rozpłacają się nie wiadomo, bez upamiętania, a później chcą potraktować ciążę, aborcję jako sposób na sposób antykoncepcyjny, co jest absolutnie, absolutnie nieprawdą i absolutnie intencje terminowania ciąży obarczonej wadą letalną nie mają, nie są absolutnie związane z kreowaniem nowego, lepszego, ulepszaniem gatunku ludzkiego, po prostu no nie. To są zupełnie inne argumenty i łączenie tego jest po prostu no, ogromnym nadużyciem. Jest nadużyciem. Natomiast ze względu na to, że ja mam wadę genetyczną, bardzo rzadką chorobę genetyczną, która się nazywa zespół Ehlers-Danlos, i do tego mam dosyć taką skomplikowaną sprawę z biodrami, która jest wadą wrodzoną i szukam i szukałam pomocy lekarskiej, żeby naprawić te biodra, żeby mi się lepiej chodziło, a chodzi mi się coraz gorzej, także korzystam z wózka inwalidzkiego i jest mi bardzo ciężko. Także kwestia takich wad genetycznych, takiego leczenia również eksperymentalnego jest mi bliska. I teraz jeszcze dygresja do tego tematu, co przed chwilą, zaraz będę kontynuować o tej mojej sytuacji. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, jeżeli byśmy my jako społeczeństwo, które tak gremialnie wyszło wyrazić sprzeciw na ulicę w strajku kobiet, byli myślami blisko temu, żeby eliminować słabe jednostki i tworzyć ulepszony gatunek ludzki poprzez tą aborcję eugeniczną, to by nie było tylu wpłat na leki dla dzieci z SMA, czyli z zanikiem mięśni, i tylu wpłat na zbiórki w Fundacji Się Pomaga. No nie byłoby. A państwo coś daje?
No nie bardzo, więc dobra. I teraz wracam do tego, do tej mojej sytuacji. W toku poszukiwania leczenia, no ja się spotkałam z różnymi lekarzami, specjalistami i tak dalej. Ja wiem, że takie trudne sytuacje zdrowotne dla chirurgów, dla lekarzy są inspirujące. Są, powiedzmy, zakładając, że jest to lekarz pasjonata, który lubi swoją pracę i tu jest zawsze takie rozważania, no bo operacja jest obarczona ryzykiem, a jednocześnie mogłaby pomóc, no ale ryzykiem. No i lekarze, analizując to ryzyko, no bo później będą podnosić odpowiedzialność, no nie podejmują się. Poza tym też, jeżeli chodzi o mnie, to też ta oferta sposobów operacji, raczej wyobraźcie sobie, że pakiet oferty to jest metodami z XX wieku, z XIX, z XX wieku, więc to chyba, no i właśnie jest jeszcze obarczona dużym ryzykiem. Natomiast znajdują się tacy pasjonaci, którzy by chcieli poeksperymentować, natomiast jeżeli chodzi o taką, no bo to, no to jest duże, doświadczenie, poleczyć sobie, pooperować, poeksperymentować na takim przypadku trudniejszym, to wzbogaca, że tak powiem, portfolio doświadczeń. I teraz zróbmy hopkę do współczesności, do czasu, wrócę do tematu decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który wydał orzeczenie, iż prawo do terminacji ciąży obarczonej wadą letalną jest niezgodne z konstytucją. No dobrze. Czyli jest przymus, nakaz będzie, jeżeli to będzie opublikowane w momencie, kiedy teraz o tym mówię, nie jest to jeszcze opublikowane, więc w momencie, kiedy to będzie opublikowane, będzie to stanowiło prawo, czyli nie będzie wolno absolutnie terminować takiej ciąży, która jest obarczona wadą letalną. No i dobrze, no i co dalej? Jest problem pomocy medycznej dla w ogóle. Jest ogromny problem w psychiatrii dziecięcej, w szpitalnej psychiatrii dziecięcej. Jest ogromny problem, jeżeli chodzi o geriatrię. Są likwidowane łóżka, oddziały, łóżka są zabierane obecnie dla tak zwanych, ja tak nazywam, covidowców, czyli dla chorych obecnie, bo przecież panuje pandemia. Także również rząd zwraca się z prośbą, żeby szpitale nieraz likwidowały oddziały, no likwidowały po prostu z oddziałów onkologicznych, oddawały swoje łóżka z oddziałów z psychiatrycznych, z tym psychiatrii dziecięcej, geriatrycznych, właśnie dla chorych na COVID. Teraz jesteśmy w drugiej fali pandemii. Oczywiście choroba jest wirus, jeszcze nie ma szczepionki i tak, pierwsza fala była na wiosnę, ale w lato się trochę tak polepszyło, poprawiła sytuacja, no i teraz jest znowu zmagająca się fala uderzeniowa rozwoju wirusa, natomiast jest bardzo źle, natomiast z tego co dostępnych publikacji na temat przepowiadane jest, że będzie jeszcze gorzej, że to się dopiero tak nakręca, ale już jest bardzo źle. Tak więc, ale przecież ludzie nie przestali być chorzy na nowotwory, przecież ludzie nie przestali być starzy i wymagający pomocy geriatrycznej, przecież nadal są dzieci, które potrzebują pomocy psychiatrycznej. Przecież psychiatria to jest duże spektrum różnych chorób, nie do końca się na tym znam, więc nie będę Wam tutaj wyliczać, ale też i samobójstwa, znaczy
Znaczy, jest depresja, są różne choroby cywilizacyjne, ale tak tam są samobójstwa, więc aby temu przeciwdziałać, psychiatria dziecięca, nie tylko dziecięca, ale tutaj mówimy w tym momencie o dziecięcej, jest po prostu no, niezbędna, niezbędna z tego, co oglądałam na taki kanał na YouTubie 7 metrów pod ziemią i tam była mama, której syn czuł, że jego tożsamość seksualna jest nie licuje z jego fizjonomią. No i na tym tle miał no jakieś tam problemy, również w szkole, bo był wyszydzany, wyśmiewany, ale też takie natury psychologicznej, akceptacji. Usiłował popełnić samobójstwo, miał depresję, od lekarza do lekarza. No i tam właśnie ta mama, no niestety popełnił to samobójstwo skutecznie, koniec końców, opowiada, jak wyglądał szpital. Sala, na której miało leżeć moje dziecko, wyglądała dosłownie jak z horroru. Cały czas strach, lęk, pytanie o pomoc, odbijanie się od szpitala do szpitala i kolejna diagnoza. Brak zagrożenia życia i zdrowia pacjenta. Ja już wtedy wiedziałam, że coś się stało, byłam przekonana, że moje dziecko po prostu skoczyło pod pociąg. Oddział psychiatrii dziecięcy, no po prostu mówiła, że no, była w szoku, że to tak może to wyglądać. Także ja Wam też postaram się podlinkować na dole ten wywiad z tą mamą, bo on jest bardzo ciekawy, żeby mieć rozszerzyć sobie pojęcie, jak wygląda służba zdrowia w Polsce. No nie za bardzo. No i zaczęłam mówić o tej pandemii, bo ona jest druga. W międzyczasie w lato było no powiedzmy kilka miesięcy spokoju, no bo to jest taki wzwyż, później spadek, taki trochę i później teraz znowu się tak nakręca. Był to czas, w którym rząd powinien był przeszkolić lekarzy do obsługi respiratorów, ponieważ ten wirus atakuje bardzo mocno płuca, no i ludzie umierają w męczarniach, nie mogą oddychać, a to nie jest tak, że każdy lekarz umie obsługiwać respirator. No nie jest tak, ale także nie sztuką jest kupić i jeszcze potrzebna jest kadra obsługująca. No nie było takich szkoleń, nie. Trzeba jeszcze przywołać taki fakt, że w momencie, kiedy chodziło o wybory, bo w międzyczasie były wybory prezydenckie i najpierw nakazem prawnym kazano ludziom zostać w domu, izolować się, no ale im bardziej się zbliżały te wybory, to w sumie to w publikacjach znów medialnych można było zobaczyć polityków, którzy mówią premiera i takich czołowych polityków, że w sumie to ten COVID to nie jest taki straszny, damy razem. No i właśnie odbyły się te wybory, a teraz jednak nie było żadnych, w międzyczasie była ta kilkumiesięczna możliwość przeprowadzenia tych szkoleń, zakupu respiratorów, to nie zostało zrobione, przygotować się na tą falę pandemii, która właśnie teraz nas zalewa, ale nic nie zostało zrobione. No i teraz właśnie w dniu, w którym to nagrywam, z powodów pandemii jest zamknięta, są cmentarze, ludzie nie mogą celebrować tego święta bardzo ważnego dla nas, opieki nad i refleksji przy grobach bliskich osób. Także dla wielu osób jest to no, dramat. No ale tak jest. Także chciałabym Wam po prostu zwrócić uwagę na to, że cały ten temat jest obarczony taką mieszanką intencji różnych. Każdy ma jakieś intencje. Jest ta wiedza historyczna, to nazywnictwo, jest wszystko takie zaprzęgane do własnych celów danej ideologii, która na dany moment chce rządzić. No i tak jak Wam wspomniałam, również na moim Instagramie w jednym z wpisów, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Najczęściej, no jest takie powiedzenie, ja, dlaczego Wam zaczęłam opowiadać o swojej historii? No dlatego, że ta kwestia eksperymentalności, pragnienia poeksperymentowania, ja wiem, że ona jest taka w tych lekarzach, naukowcach, i w naukowcach jest. I teraz, jeżeli będzie dużo, jeżeli jest odgórny nakaz, że nie terminujemy płodów letalnych, czyli statystycznie można założyć, jeżeli się wyciągnie dane, ile z każdego szpitala, ile jest tych płodów, to statystycznie możemy obliczyć i stwierdzić, jakie przewidzieć. Czyli można pod pozorem terapii przetestować, zbadać, przetestować jakieś metody lecznicze czy eksperymentalne, ponieważ jest to do przewidzenia i jest, może to być poza zgodą rodziców lub tak jak właśnie w III Rzeszy powiedzieć, no przetestujemy jakąś terapię, damy szansę przeżycia, chociaż i tak wiadomo, że płód jest letalny, obarczony wadą letalną, więc ups, nie przeżył. Także wiem, że to jest okropne, co ja mówię, aczkolwiek ja nie mam złudzeń, że my jesteśmy traktowani instrumentalnie, dlatego aby tak nie było, aby temu przeciwdziałać, moim zdaniem jest tylko rozwiązanie poszerzać swoją wiedzę i świadomość. No i jakaś wtedy szansa jest na obronę i wywalczenie tego, żeby być traktowanym podmiotowo, a nie przedmiotowo. Natomiast jest to bardzo trudne w obecnej sytuacji, którą mamy. Jestem bardzo ciekawa, co Wy o tym myślicie. Czy jesteście za strajkiem, czy przeciwko strajkowi kobiet, co myślicie o tych wadach aborcji, terminowania ciąży przy wadach letalnych. Jestem ciekawa, czy wiedzieliście, czym jest termin eugenika, czy słyszeliście wcześniej o tym, o czym Wam opowiadałam. Czy ten film nie jest zbyt długi? Wiem, że jest długi, natomiast natomiast nie chcę go dzielić. Kto będzie zainteresowany, to obejrze, kto mnie, no to nie. Cóż. Patrzę jeszcze. Tak, jeszcze chciałabym. Jeszcze bym chciała coś powiedzieć. Tak, bo ten temat jest bardzo szeroki. Bo warto wspomnieć, że w obecnej sytuacji kościoły zaczęły, właśnie nie wiem, czy zaczęły wynajmować, czy oni się sami zgłosili. Słyszałam, nie doszły słuchacze, że zaczęły wynajmować takich kiboli, takich karków, którzy stoją na bramkach w dyskotekach do obrony kościołów. Ponieważ rzeczywiście ludzie się bardzo zezłościli, ludzie strajkujący przeciwko wyrokowi Trybunału, i swoją złość również wyrażali wypisując różnego typu hasła na murach kościoła. No i to taka właśnie obrona. Natomiast trzeba przyznać, że rzeczywiście kościół obecnie, kościół katolicki, bardzo ingeruje w sprawy państwowe oraz wielki strumień pieniędzy płynie do telewizji z Torunia do księdza z Torunia, więc nie ma właśnie na służbę zdrowia, na pomoc dzieciom chorym na raka, ale jest na telewizję polską, która jest TVP, która jest w tym momencie telewizją upolitycznioną, wszyscy o tym wiedzą. Jest właśnie dla księdza z Torunia, no co tam jeszcze, jeszcze były też pieniądze na te wybory, które się nie odbyły, bo tak najpierw właśnie wspominałam, że miały być te, parli na te wybory w czasie pandemii, pierwszej fali, no ale no jednak, ale wszystko przygotowali, żeby było karty, to pochłonęło ileś tam miliardów, no ale one się nie odbyły, odbyły się tam chyba miesiąc później, także znowu trzeba było te karty nadrukować, także kasa poszła i nikogo za to nie rozlicza, nie obwinia.
I to a propos właśnie znów kościoła, kościół też daje przyzwolenie, ale jednocześnie, kościół mówię tak ogólnie, ale ogólnie dlatego, że trzeba zaznaczyć, że nie każdy ksiądz jest pedofilem, nie każdy ksiądz jest zły, nie, no ale tak jest, że mówię, kościół generalizując, traktując jako instytucję, ale też bardzo dużo księży, kapłanów właśnie na stanowiskach u władzy tuszowało przewinienia właśnie pedofilne, wykorzystywania, ale też to, co jest dla mnie urągające cnotą, które ja znam z kościoła, ze swojego dzieciństwa, czyli właśnie takie miłosierdzie, wsparcie, to ten kościół teraz tak nie działa, on to odebrał, bo jeżeli z ambony teraz, czy na kazaniu jest mowa o strefach, o ideologii LGBT, czyli o osobach, które znów, jeżeli rodzimy się, no różni się rodzimy, ta nasza, jeżeli korzystamy z dorobku medycyny i wiedzy, to miejmy świadomość, że ludzie nie wybierają swojej seksualności, ona jest zmienna, preferencje seksualne, ale też nie wybierają tego, że w ciele kobiety jest uwięziona tożsamość mężczyzny bądź na odwrót. To nie jest komfortowa sytuacja, to nie jest fajne, to nie jest bikinisia. Tak samo przerwać ciążę czy nie przerwać, to nie jest wybór między ptysiem a eklarkiem. No, to są bardzo ciężkie sprawy. W każdym razie dyskryminowanie ludzi, znów dzielenie na gorszych, na lepszych jest sprzeczne z zasadą miłosierdzia. No i też jest w opozycji do stanu wiedzy medycznej. Tak samo dyskryminowanie gejów, lesbijek, to jest po prostu jeszcze postulat o leczeniu i to jest w ogóle sprzeczne ze współczesną wiedzą medyczną, więc no nie dziwne, że się ludzie zdenerwowali i wyrażali, zdenerwowali, no słuchajcie, to są hasła, że są f***wieni po prostu, takie hasła są. Nic dziwnego, że wyrażają to na różne sposoby, również na murach kościoła, przy czym ja nie jestem kościołem, przy czym ja nie jestem za tym, żeby wypisywać, żeby dokonywać aktów wandalizmu, bo ja jednak wolę, żeby manifestować konstruktywnie, ale również jestem bardzo taką osobą zawiętą, jeżeli coś uważam, coś wierzę, to też o to walczę i tak samo ten film, może ktoś obejrzeć do końca, może nie musi, to już jest to jest decyzja, prawo autonomiczne mojego widza, bądź nie widza, jeżeli nie zobaczę, ale uważam, że dzieleniem tego filmu, rozparcelowywanie czy też pomniejszanie no byłoby ze szkodą, a jeżeli się ogląda nieraz film dwugodzinny czy na Netflixie, to myślę, że jak ktoś będzie zainteresowany, to sobie i też obejrzy choćby na raty mój film. I cóż, i jeszcze chciałabym chyba już na sam koniec jeszcze raz potwierdzić to, nie potwierdzić, podkreślić, bo to jest potwierdzone, jak ogromną rolę stanowi troska rodziców, miłość rodziców, dziecko narodzone, nienarodzone, umarłe, dawno, teraz, stracone na każdym etapie, po prostu albo żyjące. Ta troska jest ogromna, jest wiadomo, że tutaj nie chodzi mi o jakąś patologię, natomiast nawet trzecia rzesza, która chciała wprowadzić właśnie tą chciała i wprowadziła tą eugenikę negatywną, wykorzystała troskę rodziców w obrzydliwy sposób. I w tym momencie nasz rząd zabałaganiony argumentacyjnie sposób w imię swojej ideologii i narzucania jej innym, nie tylko dzieli ludzi właśnie na lepszych i na gorszych, nie tylko traktuje kobiety i ludzi jak głupich, jak debili, odmawiając im prawa do zadecydowania o swoich dzieciach, o swoim życiu,
to zaprzęgła do tego rodzicielską troskę, argumenty rodzicielskie jej trosce. To jest absolutnie obrzydliwe, dlatego że należałoby się bardzo mocno zastanowić, jeżeli ktoś jest taki pro-life, to właśnie jak wyglądają oddziały psychiatryczne dla dzieci, co się dzieje z osobami upośledzonymi umysłowo, w jakimś tam, nieważne w jakim stopniu, w takim, które mieszkają z rodzinami, a później rodzice umierają i te osoby trafiają do ośrodka. Jak wyglądają te ośrodki? Jak się żyje tym ludziom? Co czują ci rodzice? Tu należałoby bronić życia, a jak są traktowane osoby niepełnosprawne? Jak się odbywają komisje ZUS? Ja już opowiadałam w jakichś tam wypowiedziach na Instagramie, czy dzisiaj była okazja, już nie chcę tego przedłużać, tego filmu, ale komisje w ZUS-ie są po prostu straszne, są tak traumatyczne, nie tylko w ZUS-ie, bo w miejskich ośrodkach do wydawania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności też są komisje, także są po prostu, to są traumatyczne sytuacje, doświadczenia i one nie są, że raz, tylko są na przykład co 3 lata i cały czas jest problem. No dobrze, ma pani taką, na przykład nie, taką a taką chorobę, a bardzo pani to przeszkadza? I tutaj trzeba opowiadać, jak bardzo jest to przeszkadzające i złe, natomiast przecież moje życie na bieżąco staram się prowadzić pozytywnie i pozytywnie myśleć, a naprawdę jest to ciężkie. Dobra, nie będę się już rozgadywać, natomiast kwestia jest taka, że zadbajmy o życie, które jest i pozwólmy rodzicom decydować, i jeżeli chcemy wpłynąć na ich decyzje, dając im poczucie bezpieczeństwa. No właśnie, to należy im zagwarantować to poczucie bezpieczeństwa, pokazać, że państwo się troszczy o nich, o ich sytuację psychologiczną, o sytuację materialną osób dorosłych opiekunów, osób niepełnosprawnych, rodziców z osobami dzieci niepełnosprawnych, że przepraszam, że te dzieci są zaopiekowane, że mają rehabilitację, leczenie. Ja tego nie widzę. A wy widzicie? Także na tym będę kończyć. Dajcie łapkę w górę, jeżeli uważacie, że film był wartościowy i wam się podobał. Zasubskrybujcie ten kanał i napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o tym wszystkim. Jak wy to widzicie? Czy braliście udział w protestach, w spacerach protestacyjnych? To chyba tyle. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę i na chwilę obecną będę kończyć. Życzę wam serdecznie zdrowia i wszystkiego dobrego.